Poświęcacie sporo czasu na research, wydajecie mnóstwo siana na topowe komponenty, by ostatecznie złożyć sobie komputer. A co instalujecie na nim jako pierwsze? Oczywiście, że swojego ulubionego starocia sprzed 20 lat. Twoja popularność rośnie. Nie ma sprawy. Cześć, jestem Kairos i kurde, powiedzcie mi, jak to jest, że część gier oceniamy z biegiem czasu jako kultowe i naprawdę szampańsko bawimy się w nich nawet wiele lat po premierze, a innym grom, często nowym tytułom, zdarza się umrzeć parę lat po premierze, jak nie czasem po paru tygodniach. Ale na takie dyrdy małe wpływ ma naprawdę sporo czynników. Dlatego w tym filmie przyjrzymy się nie trzem, nie pięciu, nie dziesięciu, a sześciu grom, które dosłownie są zbyt zajebiste, by umrzeć. Pod uwagę wziąłem gry, w które sam grałem i wiele innych czynników. Przede wszystkim to, czy dany tytuł jakkolwiek zapisał się w historii gamingu, jak i czy wciąż pozostaje grywalnym tworem, a część z gier, o których sobie za chwilę powiemy, stały się kultowe właśnie dzięki wyprzedzeniu swoich czasów. Dodatkowo, tworząc zestawienie do tego filmu, kierowałem się takimi aspektami jak to, czy dany tytuł miał wpływ na stworzenie innej gry bądź nawet całego nowego gatunku, kończąc na takich sprawach, czy gierka ma wciąż aktywne community trzymające ją przy życiu. Kolejność alfabetyczna, a jeżeli pominąłem jakąś grę, to będzie trzeba zrobić drugą część. Doom! Pierwszy Doom ma już 30 lat i nazywany jest królem strzelanek. Kurde, no nie bez powodu. Nie była to co prawda pierwsza gra z gatunku FPS, ale zdecydowanie podniosła poprzeczkę i zrewolucjonizowała podejście do tworzenia gier 3D. Jest to też marka wciąż żywa, która w 2016 roku doczekała się rebootu. Na pozytywny odbiór naszego Dooma miał fakt, że był potężnie grywalny i dalej jest. Z całą pewnością swoją cegiełkę do popularności Dooma dołożył również kontrowersyjny zamysł na rozgrywkę. Mroczny klimat, ciężka muzyka, brutalność, okultyzm z demonami. Brzmi jak idealna gra do wypuszczenia w latach 90. Innym czynnikiem, który spopularyzował też naszego Dooma, było to, że gra była podzielona na epizody, z czego pierwszy był udostępniony całkowicie za darmo. Ponadto, trochę nieświadomie, panowie z ID Software ułatwili moderom zabawę z Doomem. Z uwagi na to, że chcieliby jak najwięcej osób mogło cieszyć się ich dziełem, bo nie każdy miał i ma wypasiony komputer, specjalnie zoptymalizowali część plików gry poprzez spakowanie ich do niezależnego od głównego silnika gry pliku WAD, do którego dostęp nie był jakoś bardzo skomplikowany. Dzięki temu zaczęło się szaleństwo na mody, które do pierwszego Dooma powstają do tej pory, a nic tak nie trzyma dobrze gry przy życiu jak aktywne community, które w ostatnim czasie na przykład za cel obrało sobie odpalanie Dooma w różnych dziwnych miejscach czy na różnych dziwnych urządzeniach. Bankomat, test ciążowy czy nawet ostatnio odpalił ktoś Dooma w Doomie 2. Gothic. Gothic to gra, w którą grają przede wszystkim Niemcy, Polacy i Rosjanie. Pierwsza odsłona ma już 21 lat i nie da się ukryć, że to drewno wciąż dobrze się pali. Przynajmniej w pewnych kręgach. Większość tego, co powiem, zapewne będzie zwykłym truizmem, lecz to, co przesądziło o kultowości Gothica, na pewno w naszym kraju, to świetna polska lokalizacja i dobrze przemyślany pomysł na rozgrywkę. Gra na początku nie robi z ciebie bohatera, tylko luźno rzuca zanieś list magom ognia, a potem się dzieje. Ponadto Gothic to wciąż gra o całkiem niezłym lore i ogólnym pomysłem na siebie. Niestety, pierwsza odsłona to również gra, która miała wiele ciekawych rozwiązań w fazie alfa, a finalnie niezrealizowanych. Myślę też, że taki sentyment do Gothica bierze się po prostu z tego, że dla większości z nas była to po prostu gra dzieciństwa, a sentyment i nostalgia robią swoje. Zarówno pierwszy, jak i drugi Gothic to tytuły wciąż żyjące dzięki aktywnemu community, na które składają się nie tylko moderzy, którzy zdążyli stworzyć co najmniej setki modów, ale też przeróżni YouTube'owi twórcy promujący serię poprzez let's play'e, machinimy czy inne ciekawostki. Na pewien sposób kroniki Myrtany były kamieniem milowym dla dorobku serii Gothic. Jest to z całą pewnością jedna z największych i najbardziej profesjonalnych modyfikacji, która słusznie może przyjąć miano nieoficjalnego dodatku. Choć pamiętać trzeba, że nie jest ona kanonem. I mam wrażenie, że niektórzy aż czasem zbyt serię ją traktują, jakby był to element lore całej serii.
O sile społeczności przesądził również fakt, że spatchowany pod nowe systemy Gothic trafił na Steama i dostanie również oficjalny remake. Co prawda za remake nie zabiera się Piranha Bytes, czyli oryginalni twórcy Gothica, a THQ Nordic, które obecnie dysponuje prawami autorskimi do serii. I może to i lepiej, bo Piranie zdały się popaść trochę w taką klątwę jednego sukcesu. I o ile sam Gothic również jest gameplayowo odrobinę ociężały poprzez dość nieidealny system walki, tak nadrabiał sporo fabułą i pomysłami na siebie, czego niestety już nie robią gry Pirani z ostatnich lat i są co najwyżej średnie. Half-Life. Half-Life z 98 roku to gra, która słusznie obok Dooma zapisała się na swoistej karcie gamingowej historii. Pierwsza odsłona przygód Gordona Freemana była dość unikatowa, gdyż prezentowała dojrzałą i interesującą opowieść okraszona dynamicznym gameplayem z możliwością interakcji z otoczeniem. Była to też przede wszystkim gra dopracowana i niezwykle spójna, również i dlatego, że wszelka akcja i dialogi w grze toczyły się bezpośrednio w niej, a nie w ramach cutscenek. A całości takiej aury tajemniczości dodawała ponadto postać G-Mana, rozbudzająca wyobraźnię gracza. Ostatecznie nasza gra o szalonym naukowcu złomem otrzymała ponad 50 nagród gry roku z różnych publikacji, a seria Half-Life stała się tak naprawdę perłą w koronie Valve. Dzięki Half-Life'owi jedynce ponadto powstał Counter-Strike, który pierwotnie był modyfikacją do tego tytułu. I wszyscy doskonale wiemy, jak to się dalej potoczyło. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Izak. Za wyjątkiem kontynuacji, pierwszy Half-Life doczekał się również dwóch interqueli, Opposing Force oraz Blue Shift. W 2004 roku z kolei został przeniesiony na nowy silnik graficzny, otrzymując tytuł Half-Life Source, a w 2020 roku został wydany remake pod tytułem Black Mesa. Heroes of Might and Magic 3. To, co zaraz powiem, sprawi, że może lepiej bym nie pokazywał się już publicznie, ale zaryzykuję. Kompletnie ominął mnie fenomen Heroes of Might and Magic 3. Śmierć jest zbyt łagodną karą w twoim wypadku. W tę grę nie chciało mi się nigdy za specjalnie grać solo. Z kolegami o wiele bardziej i chętniej, choć nie robiliśmy tego też jakoś super często. Obok wspomnianego Gothica, Heroeski to gra mająca w Polsce status gry ponadprzeciętnej i przez lata oddanych fanów się uzbierało. Co zatem obok nostalgii wpływa na popularność Heroesków i to oddanie fanów, bo w końcu jest to gra, która również ma ponad 20 lat. Fakt, że trzecia odsłona serii porządnie ulepszyła koncepcję i rozgrywkę w porównaniu do poprzednich dwóch odsłon. Syndrom jeszcze jednej tury działa tu niezwykle dobrze i nie ma co się dziwić z uwagi na genialną koncepcję gry, łączącą zarządzanie miastem, władanie armią i dodatkowym rozwojem bohatera niczym w RPG-u. Sam pomysł na gameplay jest zatem bardzo angażujący i wciągający, a całość jest jeszcze przecież okraszona świetną muzyką i klimatem. Wielu na przykład uważa, że to Heroeski trzecie robią najlepiej wszystko w porównaniu czy to do poprzednich, czy też następnych odsłon. Choć ja tam na przykład lubię piątą część. Trzecią odsłoną Heroesków coś tam Ubisoft kombinował w 2015 roku i te łby pomyślały, że super pomysłem będzie wydanie wersji HD tej gry, bez jakichkolwiek dodatków. Całe szczęście społeczność przygotowała swój autorski dodatek, tak zwaną HOTE, czyli Horns of the Abyss. I wedle wielu fanów Heroesków 3, granie z tym dodatkiem jest jedynym słusznym sposobem obcowania z tą grą i nie ma co się dziwić, gdyż dodatek ten bardzo ułatwia granie po sieci, a ponadto potężnie rozbudowuje grę, również i o porzucone przez autorów pomysły, jednocześnie zachowując klimat oryginału. Zatem Heroes of Might and Magic 3 również ma status gry kultowej i niech o tym przesądzi również fakt, że fani wciąż chcieliby dostać nową w tej samej tonacji grę. I od niedawna słychać o takiej grze jak Songs of Conquest, która dosłownie nazywana jest mianem klonu Heroes of Might and Magic 3. Tetris. Żywa jest również społeczność Tetrisa? Okej, to dość niecodzienna gra jak no to zestawienie, ale nie można jej odebrać kultowości. Dlatego się tu znalazła. Tetris powstał w 1986 roku w ZSRR.
I jej autorem jest Aleksiej Parzytnow. Co ciekawe, ten nie otrzymał za swoją grę odpowiedniego honorarium i trochę klepał biedę. Ogólnie wokół Tetrisa narobiło się trochę kontrowersji przy jego premierze i pierwszych latach istnienia, ale że dziś nie o tym, to należy tylko powiedzieć, że przez lata tytuł ten otrzymał naprawdę mnóstwo reedycji i wszelkich interpretacji, przez co jest trochę taką dojną krową na kasiorę, a fakt faktem najprostsze pomysły czasem są najlepsze i najłatwiej je spieniężyć. Tetris wciągał też do tego stopnia, nie wiem, może w sumie dalej wciąga, że w psychologii pojawił się taki termin jak efekt Tetrisa. Ten odnosi się do postrzegania świata rzeczywistego nas otaczającego przez pryzmat właśnie Tetrisa. Tu posłuży się naprawdę sporym uproszczeniem i konkretnymi przykładami, ale efekt ten odnosi się chociażby do sytuacji, w której zamykamy oczy, a wciąż widzimy klocki i je układamy. Czy też, widząc jakieś budynki, w myślach staramy się jakoś je tak do siebie dodawać i łączyć, by pasowały. Generalnie sporo zależy od indywidualnej jednostki, jeśli chodzi o to, jak ten efekt Tetrisa się objawia. O samej grze można też powiedzieć po prostu to, że tak jak wspomniałem, była bardzo prosta w swoich założeniach i każdy, niezależnie naprawdę od wieku i właściwości, był i jest w stanie ogarnąć zasadę tej gry naprawdę w kilka minut. Czy dużo osób gra obecnie w Tetrisa? Jako seria gra ta sprzedała się w 500 milionach egzemplarzy, a obecnie bardziej w sumie zdaje się grą mobilną na chwilę, siedząc na kibelku, niż też pełnoprawnym tytułem do hardkorowego grania. Warcraft 3. Mówiąc o kolejnej grze, należy cofnąć się do czasów, kiedy to jak Blizzard wydawał grę, to coś znaczyło. Warcraft 3 to gra, która dała początek całemu nowemu gatunkowi gier, jakimi są Multiplayer Online Battle Arena, czyli MOBA. I tym samym pośrednio przyczynił się do niedotykania trawy przez graczy League of Legends. I tak, zaczynam temat Warcrafta od dupy strony, ale wszystko zaczęło się od modyfikacji Dota. Konstrukcja Warcrafta 3 jest bowiem taka, że występują w niej bohaterowie. Ci dysponują własnym 6-slotowym ekwipunkiem i mogą levelować, a za każdy następny poziom otrzymują punkt umiejętności do odblokowania jakiegoś skilla czy jego ulepszenia. Brzmi tak trochę znajomo. Dota, czyli Defense of the Ancients, była nazywana również jedną z najpopularniejszych modyfikacji na świecie i nie ma co się dziwić, skoro to dzięki niej powstał cały nowy gatunek gier. Ponadto w 2007 roku wyszedł singiel autorstwa Bass Huntera o nazwie Dota, którego tekst dosłownie opowiada o graniu w tę grę, a jeszcze jakieś 3-4 lata temu był popularny mem z pewnym brazylijskim przystojniakiem, który to gibał się właśnie do tego utworu. Choć tutaj jeszcze wtrącić należy, bo ci najbardziej zainteresowani tematem mnie pewnie zaraz zjedli, że pierwsza mapa w stylu MOBA powstała do StarCrafta. Warcraft 3 był po prostu jak ten ziomek, który opowiada ten sam żart, tyle że głośniej. Ale żadna Dota czy inne piosenki nie powstałyby, gdyby Warcraft 3 nie był po prostu świetnym RTS-em z angażującą fabułą i całkiem niezłym pomysłem na zabawę. Jak sobie przykładowo robiłem Cheat Hour od nauki matematyki na maturę, to właśnie ogrywałem kampanię Narodzin Chaosu, przy której naprawdę bawiłem się nieźle. Pomimo iż nie doczekaliśmy się Warcrafta 4, tylko jakiś pomyj udających remake trójki, to w 2004 roku ukazał się World of Warcraft, czyli gra MMORPG w uniwersum Warcrafta żyjąca do tej pory, która nieźle namieszała w lore Warcrafta, rozbudowując je o wiele, wiele różnych spraw. Ta wydanie kontynuacji trójki byłoby zatem dość kłopotliwe. Pomijając też obecny stan Blizzarda. Doskonale wiem, że ty, tak, ty, również masz jakiegoś ukochanego starocia i ponadto wielką ochotę napisania mi czegoś niemiłego w komentarzu za pominięcie jakiejś konkretnej gry w tym filmie. Dlatego warto pochwalić się w komentarzu swoimi ulubionymi starociami sprzed 20 lat. Ponadto, jeżeli film ci się spodobał, to zachęcam do jego ocenienia, bo jak wyszedł według ciebie spoko, to kiedyś można zrobić swego rodzaju kontynuację, bo jeszcze się trochę tych staroci znajdzie, które, no, są po prostu zajebiste i warto o nich powiedzieć, jak i ograć. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Wow, koniec. Całą nagrywkę walczyłem ze słońcem i regulowałem rolety. Nienawidzę nagrywać po 15. Baba Bowie.